Dzień dobry, wieczór. Z tej strony Sterki ponownie. I siostra! Jest ze mną, tak, jest ze mną siostra i dziś widzimy się pierwszy raz w naszej historii całkowicie naszego życia w grze Risk of Rain 2. Głównie dlatego, że dwójka będzie lepsza. Sterki wydał na to 40 zł, ja 20, polecam. Tak, no, nieistotne. Więc tak, dzisiaj gramy sobie w Risk of Rain, gierkę, o której dużo słyszałem, ale ni cholery nigdy nie miałem okazji jej zobaczyć. I bez zbędnego gadania, bo wiem, że nie lubicie wstępów, zapraszam do gry. Ja gram łowczynią, siostra gra komandorem. A ja strzelcem, a nie, komandorem. I tak, no, spadamy sobie, gram po raz pierwszy, totalnie nie ogarniamy. Kapsuł. Żeby wyjść i teraz tak, nasz cel. Totalnie nie mam pojęcia, co może być naszym celem. Wiem tylko, że musimy tłucz wrogów, zbierać pieniądze. To jest jakiś przedmiot, tu jest jeden przedmiot, gdzie ty jesteś? Przedmiot? Gdzie? One item mam napisane. Może być jakiś przedmiot gdzieś możesz podnieść. Ale nie jestem pewien. Nie mam z tym żadnej interakcji. Nie wiem też. Bądź ostrożny przy okazji, bo wrogowie tutaj są często. Okej, już dostał obrażenia. O, tutaj zaznaczyłam ci. To jest chyba skrzynia na przedmioty. Bo tak. Jak na YouTube wytłumaczyć? Tam. Gry, jak mówię, nie znam. Ale trochę znam jedynkę, więc mniej więcej mogę się orientować. O co znalazłam skrzynkę z 20 paroma. Nie, to chyba tyle kosztuje, to otwarcie. Nie. Skrzynkę. A, dobra, okej, już wiem, o co chodziło. Chodziło o to, że miałam w skrzynce był złom i tam mogłam włożyć do tego czegoś i to mi zrobiło! Czekaj. Czy ty podniosłaś benzynę? I podniosłeś też jeszcze jakieś płytki pancerzowe, czy masz już przedmioty? No z tej płytki zrobiłam sobie... Co to jest za robak? Pewnie jakiś przeciwnik, nie wiem, a w ogóle gdzie ty jesteś, bo cię nie widzę. No ja widzę twój znacznik, ale boję się, że umrę, dobra. Jak do ciebie pójdę. Okej, znalazłem skrzynkę, pierwszą moją i co to mam? Benzynę? Też mam benzynę. Znalazłam beczkę. Ja też mam benzynę i uwaga, powiedz... Okej. Chyba wiem, gdzie jesteś. Widzę cię. Za tobą są wrogowie. Już pomagam. A tu jesteś? Jak ty wlazłeś tu do góry? Są gejzery takie jakby, które cię podrzucają. I tak, co jeszcze? M2? Co to jest M2? Jakie M2? Prawy przycisk myszki. To jest twój specjalny atak, taki dodatkowy. Dobra. Dostałem achievementa Elite Slayer. Jakiś przedmiot mam. Nowy. A tak, pod shiftem masz chyba rolkę, ja mam dasha, a pod R-ką masz jakiegoś takiego pseudo-ulta chyba. Ja mam pod shiftem rolkę, tak jak mówisz, pod R-ką coś jest, a pod... Przekazuj, czy jest jakiś przedmiot, czy coś? Dobra, czekaj, co jest tutaj? No właśnie, to jest to coś, co miałam obok siebie na start. Rozumiem! Dobra, już chyba rozumiem. Możesz wymieniać tu było chyba coś podobnego w jedynce, jeśli się nie mylę. Tą podkreślam, znam, ale nie grałam za bardzo. Tu możesz wymienić jeden przedmiot jakoś takiej samej jak benzyna na benzynę bezpośrednio. Okej, bo nie ogarniałam. Jezu, zostaw mnie ty! Przy okazji tak, wrogowie tutaj ciągle będą się pojawiać, z tego co się orientuję, nie musisz z nimi walczyć, musisz odnaleźć teleporter, aktywować go i uciec z tej planszy. To wiejemy stąd. Tak, przy czym oczywiście można tutaj więcej bić się, exp bić, bo tak to mamy exp, jak zauważyłem, jakieś inne rzeczy robić, ale no to najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli teleporter. Nie, to nie jest czas, to jest trudność. Im dłużej gramy, tym po prostu gra staje się trudniejsza, więc im szybciej to rozwiążemy, tym lepiej dla nas. Dobra. Pomyczki, nie dziękuję. Tu jest jakiś dron, wezmę drona. Jak działa ten dron? Mamy lekarza, lekarza drona mamy. Znalazłem lekarza drona. Fajnie. A ja znalazłam... No, zajumał! No ja nie mogę zajumał. A to jest opis jakiegoś laserniska. Znalazłam nie coś. Wiem, co to jest. Co to? Okej. Jest skrzynka. A, tu można kupywać rzeczy. Terminal. Jakie ukulele? Ukulele. And his music was electric. Co to powoduje? Ktoś mi wytłumaczy? Bo benzyna ma jasno opisane. Pokonia się za nie drogami. Dobra. Tu jest jakiś terminal. Kupujesz coś czy nie? No mogę w sumie. Nie wiem co. To kup sobie chcesz. Bo ładne. Basking fungus. Jak to działa? Gdy stoisz blisko mnie i przez chwilę stoję sztywno, to cię healuje. Okej, to fajne. Dobra.
O, uwaga! Ej, mogę wrogi. Jeszcze coś. Bing bang boomerang. Okej. Okay. Jest, dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Okej. Okay. O, a właśnie mam, zapomniałem powiedzieć, mam bota leczniczego, który mnie leczy za jeden. Już mówiłeś o dronach. Ale nie, za jeden. To jest takie załamujące. Ale co tutaj mamy znowu? A, beczka. No w beczkach są pieniądze. Okej, okay, a tutaj co to jest? To jest piękne, bo ja ani razu nie oberwałam jeszcze. O to. Co? Ej, co? Co? Ukradłaś? A. Ukradłaś mi. No co kradzienika słonie, dobra. Dobra, mi ukradłeś co też tu coś. Mamy? Repulsion. Aha, aha. Aha! Okej, okay, te płytki, które miałaś wcześniej, powodują, że dostajesz o ileś tam sztywny punktów mniej obrażeń. Fajne nawet. Dobra? Ej, więc chyba te płytki warto nagromadzić w bardzo dużych ilościach. Okay. I przy okazji, jak na razie, jak twoje wrażenia, siostra? Bo jak Jezu, dla mnie to jest chaos, ale podoba mi się. Jezu! Nie wiem, ale powiem tak, dużo słyszałem na pewno o tej grze i jak na razie mi się podoba, a tobie? Też, ładne, fajne. Przy okazji, widzisz gdzieś ten teleport? Bo ja nie. Nie wiem, jak teleport wygląda, zacznijmy od tego. Też nie, i to jest najlepsze. Okej? Okej, okay. Okay, dostaję tutaj damage od upadku, czy nope? A skąd mam to wiedzieć? Przetestujmy teleport, to. Znalazłem teleport, teleport, mam tak. Teleport. Co to? Sztylecik? Teleport. 10% szans tak. Na rozkrwawienie wrogów i... Co ty żeś zrobiła? Aktywowałam to. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli co, wszyscy nie umrzemy? Nie mam teraz przy sobie tego ostrza. Okej, czyli co, wszyscy teraz umrzemy przez to, że to aktywowałaś? No nie, bo ja umiem w takie gry. A ja nie umiem, ale mi się podobają. W Ninjale grałam. Grałam w Ninjale. Okej, okay, okej. Okay. Przy okazji mam nadzieję, że dobrze ustawiłem limity głośności i w przeciwieństwie do mojej rzeczywistości was nie zakłóca, was ten hałas nie zakłóca, siostry. Ja to chcę, ja biorę. Okej, okay, a ja tutaj Lunar Coin? A ja mam jakiś Red Whipa. Też mam czy Red Whip. Bo fast out of combat. Okej, okay, a Lunar Coin czym jest? Bo tak teraz nie mogę nawet zobaczyć, bo widzę tu jakiegoś nie dziadostwa. Wiem, nie widzę. Tego chcę tłuc. Okej, okay, nie, ale podoba mi się ta gra. Nie widzę go nawet, tego Lunar Coina. Czekaj, a, to jest waluta. Okay, to jest waluta. Okej, okay, czyli bo mam walutce. To obok do Ilorów. I co teraz? Bo... Nie wiem, i chyba czekamy, aż to się aktywuje. Okej. Okay. Nie ruszaj się! Ale to jest przeciwnik, trzeba robić bij i zabij. Jezu! Myślałam, że już ich nie ma. Dobra, ty tutaj poczekaj, ja może pobiegnę dalej zobaczyć, czy coś tu jeszcze gdzieś ciekawego jest. Tak, na pastwę losu mnie zostawi. To jest jak gwiezdny klucz. No dobra, dobra, już idę. Marudna jesteś. Ale muszę przyznać, bo skąd tu mają muzykę? Ja mam cichutko tą muzyczkę, bo by mi zagłuszała, ale też fajnie brzmi. Jej! O, jaki kolejny achievement za aktywowanie teleporta. Dało nam co się. Teraz? Przeżyliśmy. O, pojawiliśmy się razem. Zobaczcie też, że przez chwilę robię, powiedzmy, przysłowy Gold Tabal, zauważam, że OBS mi znikł, a ja wolę widzieć i gdzie co my to? Jesteśmy teraz? Bo... Co to jest to? Wrogi. To są wrogi. Nie, ja mówię o tych Doilorach na dole, 121. Gdzie na dole 121? Tutaj? Pewnie to trzeba kupić. Pewnie tak. W ogóle jakiś... Jesteśmy na jakimś mokrym czymś. Dobra. To... Szukaj teleporta, siostra. Ty też szukaj, nie tylko ja. Dobra. Ja wreszcie jakbyś będzie źle, to krzycz. A, właśnie. Synął. Tak, no chyba ma, przecież dziwne, że to raczej nie jest gra pokroju Minecrafta, żeby końca nie miała. Nie, ale tak... Nie, bardzo wygodne jest sterowanie, ci powiem. Nawet klawiaturowe. No, klawiaturowe nawet jest fajne. A to jest rzadkość tego właśnie typu. O tym mówię. Nie, zazwyczaj właśnie jeśli co pierwszoosobowe lub po prostu robisz piu-piu-piu w grze, to zazwyczaj jest dobre sterowanie na komputerach. Okej. Okay. Ja przynajmniej się z takimi rzeczami spotkałam. Bo szybciej możesz sobie, wiesz, przesunąć kamerę. No niby tak, ale no, z drugiej strony
Ja znam wielu ludzi, którzy twierdzą, że to... halo, podpaliłem się, ratujcie, płonę. Gdzie jesteś? Dobra, ja jestem obok skrzynki, bo chcę ją otworzyć. Ale co chwilę jakieś kulki ognia trafiałem. Co jest? A ja znalazłam coś za 51. Znalazłam, kupiłam. No szlak, dostałem ślimaka, który będzie mnie leczył bardzo szybko poza obszarem zagrożenia. Mogę jakieś ofertu shrine i dostawać nagrody albo nic. Okay. I zostałam wynagrodzona, ale nie wiem czym. Ja już nie wiem. Pamiętaj, że dla mnie to jest jeden wielki chaos, którego nie ogarniam często, więc tak. Ale nie, gra się naprawdę przyjemnie. Przynajmniej na razie. Może to nie jest szalony co-op w rozumieniu siostrowym, ale tak, fajne. Nie lubię takiej gry i dobrze o tym wiesz, Starki. Tak, ale pomyśl sobie, co by było, gdybyśmy jakimś cudem zdobyli większą ekipę niż tylko ciebie. Co? Tak, pomyśl sobie, co by to było, gdybyśmy mieli jeszcze większą ekipę niż tylko ciebie i mnie. To by był chaos totalny. Tak, dokładnie. Jak coś, to ja wypuszczałam te ostrza. A przy okazji jesteśmy już na poziomie trudności medium, więc chyba lamimy. Nie lamimy. Tylko nie umiemy szukać. Co to jest? O, znalazłam kiosk. Kolejny, chodź, tutaj tańszy jest. Możesz kupić mięso, znak zapytania lub zbrojkę jakąś. Okej, okay. A ja kupiłem drugiego leczniczego drona, bo był zaznaczony nie wiem czemu. Dobra, ja kupię znak zapytania. Okej. Okay. Co dostałam? Zdecydowanie będę musiał... Solidar Surge, Increase Attack Speed. O, okej, okay, to jest super. Attack Speed, uwielbiam Attack Speed. Ale dlatego też kochasz przyda. Mleczko sojowe, tak? Dokładnie. Ja wolę robić pierdynion pocisków na sekundę niż jeden potężny. Też. To dlaczego wzięłeś łuczniczkę? Żebyśmy nie mieli dwóch komando? Jezu, co mnie bije tam od tyłu? Co nie wiem, ale mi się ratuje. Gościu? Dobra. Teleportu ani widu, ani słychu. Tak, i szukać właśnie. Szukać też tak. Teraz taką poradę ci dam. Szukaj naprawdę rozwalonych robotów. Na ziemi. Można je kupować właśnie, żeby drony jakieś dostawać. Ja mam dwa lecznicze, ale może są jeszcze jakieś inne niż tylko lecznicze. Okej. Okay. Ja znowu do wody wlazłam. I skrzynka, co mi daje? Energy drink, który przyspiesza mi szybkość sprintu, z którego nie korzystam i... O, a teraz mam wieżyczkę strzelającą. Ty nie korzystasz ze sprinta? Prawie zawsze zapomniałem, żeby kliknąć tego kontrola. A ja używam non-stop. Ja na to prawie cały czas się daszuję gdzieś. O, dobra, mam healing drone. O, to fajnie. Co mamy z nazwą sklepa, gdzie mogę kupić za 75 znak zapytania albo flagę. Chyba kupię flagę, bo nie lubię znaków zapytania, a w drugim są okulary. Ja kupiłam znak zapytania i dostałam attack speeda. Więc. O, to dobra, to fajnie. Chociaż chyba bardziej się opłaca kupować skrzynki niż ten. Znalazłam wieżyczkę. Okej. Okay. Ale to aktywuj ją, jeśli chcesz. Aktywowałam. Ja skrzynkę kupiłem, ale zaraz tu zginę. I co dostałem? Topazowa broszka. Dostaję tymczasową barierę na zabójstwie. Zaznaczam skrzynkę za 151. Okej. Okay. Właśnie czym się zaznacza, bo ja nie wiem. Scrollem. Naciskasz scrolla. Okej, okay, dobra. To dzięki za informację. I tak, ty się pobaw, ja będę tutaj robił co trzeba. I idę szukać teleporta, bo zaraz będziemy na hardzie już. Ja tak. Też szukam non-stop. I znalazłam kolejny sklepik. Okej. Okay. Biegnę. Okej, okay, fajnie, że biegniesz, ale... Może czasami lepiej się rozłączyć, a nie ciągle razem biegać? W takim tempie to możemy i nigdy nie znaleźć tego teleporta. Sklepu. O, już mamy harda, jak miło. Okej. Czyli będziemy dead zaraz. Kupiłam sobie sticky bomb. Chance on hit to attach a bomb to enemy. Czyli często przy uderzeniu, że bombę przykleisz do wroga. I skrzynka. Warbanner. Drop a warbanner on level up or straight. The teleporter events grants allies attack and the movements. Chyba boost. Ale nie jestem pewna, bo nie zdążyłam przeczytać. Znalazłem teleporta! Aktywuję teleporta! Siostra, chodź! A gdzie to jest? No! Dobra, już biegnę. W ogóle znowu to samo! Znowu mamy olbrzymiego robaka, takiego samego jak ostatnio.
To może się trafić coś innego? Filtr co? Nie będziesz jak... prawda? Nie, nie będę. Do bycia też jeszcze mam daleko, chyba. Może mam boty lecznicze, pamiętaj o tym, więc no. Ja mam jednego. Ja nie wiem ile ich mam, ale, ale tak, no. Właśnie dron ukradł nam informację o wrogach? Nie wiem. Battlelog Jellyfish podniosł healing dron, więc tak. Ciekawe czyj. Nie wiem. A wtedy tylko, że żyjemy, że jest mam 30, chaos i mam 40 HP, mam 40 HP! Jak ty to zrobiłaś, siostra? Ja mam max HP ciągle. Queen Gland, recruit, może nie ciągle, ale bardzo Beetle często. Guard. Słyszysz? Aha. Queen Gland, mam jak to działa? A ja zdobyłem piórko, które... O, daj mi podwójny skok, jakie fajne. Oddawaj. Okej. Okay. Jeśli się da, nie, nie oddam. I teraz tak, uciekamy z tego poziomu, czy będziemy jeszcze czegoś tutaj szukać, bo ja nie wiem. Ja się nie wiem, czego mamy szukać. No, ja też bardziej, nie. Że właśnie... zaraz będziemy mieć poziom weteran. Okej. Okay. Chyba weteran, tak patrzę, bo coś na V. Albo very hard. Ale to się pisze przez W, a teraz stój tu, gdzie grzyby, wyleczysz się. Ale ja muszę skakać, bo tu jest pełno wrogów i Majtuza zaraz nas wybuchnie. Jaka Majtuza? No, srywające Majtuzy to chwilę przychodzą i wybuchają. Okej. Okay. A to jest. A widzisz tego wielkiego robaczka? To jest ten mój żuczek. Widzę jego opis, więc tak wiem. I Majtuza znowu wybuchła przed chwilą. Ale dobra, ja można uciekać. Nie widzę. Dobra, już widzę odnawiać. Te Majtuzy. U góry odnawiać. Są. Halo, teleport. Dziękuję. No, przeżyciała. Co ci chodzi? I... Okej. Okay. Very hard. Very hard jednak, nie widzę. Dobra. Okay. Ja idę tam. A ja idę, nie wiem gdzie, wiem tylko, że muszę bić zabić. Hughes 3D Printer. One Itzen. Jakąś okay. kosteczkę daję tym razem. Mhm, okej. Okay. Dobra, zobaczę może testuję. Sobie. Deal bonus damage to nearby enemies. A, czyli jak wróg jest jakiś blisko, to bijesz mu więcej chyba. Najgorsze, że użyło to moje speed attack bonus. Mhm. No kiepsko dosyć. Ale dobra. Więc uważaj, bo to używa ostatniego w twoim echu. Może, nie wiem. Ja się nie znam, może ci zaufam w tej kwestii. Ale tak, to na razie nie teraz, nie w tym momencie, bo na razie się skupiam na tym, że widziałem tu jakąś... Zostawcie nas, o już mamy very hard. Nie wiem co to, ale chcę to otworzyć. W sensie, póki co jest w miarę prosty ten. Sticky Bomb, okej. Okay. Sticky Bomb jest bomba fajny. W końcu. Ale to jest fajne, bo te wszystkie rzeczy pojawiają się na naszych postaciach. No, bo po porządnych tak działają, że to co się zbierze, to widać, że się zbierze. Okej, okay, dobra. Dobra, ja idę tam... Ja idę tam bardziej w to jakby miasto. Okej, okay, to ja pójdę do jakichś mrożnych jaskiń, nie wiadomo gdzie, co i jak. A, i właśnie, przy okazji też może warto byłoby wspomnieć o tym jakaś w ogóle fabułka tego wszystkiego, z tego co się zorientowałem przed rozpoczęciem nagrania. Jesteśmy jakimiś... Nie, o, mam Lunar Coina znalazłem. O. Tak, fabułka jest taka, że jesteśmy z tym, jesteśmy jakimiś ludźmi z... Mam coś z liczba, z cyframi, minus 8, 10, 11, 12, okay. 14. O, tutaj, ale... stoisz. Mhm, ale tak, pozwól, że ten, że co powiem w końcu... Jest... Że powiem, jaka jest fabułka. No więc jesteśmy jakimiś tam ludźmi z statku... Nie, chyba US Safe Travel czymś, tak? Którzy odebrali sygnał z, można powiedzieć, takiego, jak to się nazywa, z sygnał po prostu wezwania na ratunku od ludzi z chyba też jakiegoś statku, tylko Last Light, czegoś tak. No i ogólnie jesteśmy tutaj, odkryliśmy planetę, której nie ma na mapach, ani nic, nie wiem, co się dzieje. I jesteśmy. A gdzie jesteś? Troszkę dużo wrogów po prostu. Mam! Co masz? Teleporta? Wrogi! No ale gdzie jesteś, się pytam, bo cię nie widzę.
No, gdzieś! No gdzieś, myślisz, to wzięłam orientację w terenie. Dobra, tak, jak nie masz orientacji, to jak mam ci pomóc? Jak ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. No jestem przy jakimś terminalu. Personal jak... Shield Generator, Gen Array Charging Shield. Przynajmniej tyle. Okay, widzę cię. Dobra. Okej, okay, widzę cię. Insane będzie następny, już widzę. O, co ty mamy znowu? O. Dobra, widzę sklepa. Chyba nawet z niego skorzystam, bo widzę już szlecik, który już miałem. A to akurat znam z pierwszej części, że im więcej masz przedmiotów jednego typu, tym ten przedmiot staje się potężniejszy. Dlatego okay, jak będą szlecik, to ja chcę szleciki. Wyleczę się, może wypadałoby. No, to się wylecz może. Ja w tym czasie będę szukał dalej teleporta, czy co to w sumie jest. Jak użyjesz drukarki, to możesz sobie ten baner co ja wziąć. No nie chcę tego banera. Znalazłam coś, Offering to Shrine to Order za Lunar Stone'a tego. Okej, okay, to coś spróbuj. You have been sequenced. Okej, okay. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale niech ci będzie. O, dobra, znalazłem. Wrogowie dzikie. O, cholera, jacyś wrogowie, którzy są szybcy i dużo biją. Nie lubię takich dziados. No mówiłam, że dzikie krowy. Nie mówię o krowach. I... Czy takie czerwone coś? Takie czerwone coś, jakby siekało we mnie. A, to przy też. Zdobyłem kolejną beczkę, okropne. Znaczy nie beczkę, tylko kanister benzyny. Teraz wydaje mi się nic nie robić, bo dosłownie nigdy nie widziałem, żeby te eksplozje ogniste czy co się dzieją z tego mam kauszuc, mam ślimaka jakiegoś kauszuc, a, też go mam. Który fajny przedmiot. Poza zagrożeniem leczy sobie. No tak, właśnie dlatego mówię, że fajny przedmiot i chyba za bardzo się skupiam na walce z drugami, jest... za mało na teleporcie. Tak coś myślę. Wiesz co, chyba możesz mieć rację. Ale co ja tam będę narzekał? Najważniejsze, że w ogóle jeszcze żyjemy. Idzie nam dużo lepiej niż zazwyczaj w jakichś takich nowych grach. O, znalazłem teleporta. I? Ja już co, tu to dostałem? Jak ktoś. Death Mask. Death Mark. Mark, ty mask. Mark, ja myślałem, że mask, okej. I co mamy? O, coś innego. Clay Dune Strider, jakiś inny stwór, okej. Czyli chyba to jakiś stwór się trafia, zależy od mapy. Krowy! Ty tu marudzisz o krowach, a ja walczę z bossem, no... No, co ja ma siostra? Ja też walczę z bossem! I'm dead! Dead? Dead. Gdzie żeś jesteś? No teraz gdzie cię obserwuję. Jesteś, bo... A, gdzieś czyli cię nie mogę już ożywić. Wierzę. Jesteś dead, cię. Jesteś dead i tyle. O cholera, chyba też zaraz będę dead. Już mi się ta gra podoba. Nie, to jest totalny chaos, ale w dobrym znaczeniu. Kocham tą grę. Jak chcę serię. No a co niby tutaj mam teraz? Jak robimy ten odcinek, to znaczy, że... Ty nie zginiesz przed te twoje boty leczące. Nie. O, jednak zginiesz. No, dzięki. To była absolutnie twoja wina. Aha. Tak, taki komunikat. Okej, okay, ale mamy mnóstwo unlocków jakichś. Ja zostałam crushed. Kontuzjuj. A. Okej, okay, continue. I co teraz? A jak się odblokować nowe postacie? Okej, okay, musimy odblokować pojęcia. Bez umierania trójkę i dostajemy warrior. Okej. Okay. Complete the first teleporter. Wymaga przejścia pierwszego teleportera 5 razy. Okej. Okay. Tak. 30 coś stages coś... też ktoś. Okej. Okay. Myślę, że najłatwiej requires warrior. Wow. Może. Okej. Okay. A nie, bo my tego nie możemy zrobić. W jakim sensie? Bo jest requires coś, a my tego czegoś nie mamy. A, no w sumie. Nie wiem. Dobra. Ale dobra. Chcesz pokazać widzom? Na razie może powiedzmy tyle. To tyle na ten epizod. Będzie trochę krótszy, bo tylko 24,5 minuty. Ale spokojnie. Następny będzie za chwilę. Prawdopodobnie z życiem. Więc spokojnie, siostra, tak. I mam propozycję. Na następny epizod zmieniamy się postaciami, żeby zobaczyli ludzie też komando. A póki co, jak mówię. A ja nagram wszystko bez dźwięku, żebyś mógł to skleić. Nie ma sprawy, dać ci dodatkową robotę.
Dobra, dobra. Ale mniejsza z tym, więc dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że byliście zadowoleni, że wam się podobało to nasze lamienie. No i do zobaczenia już niebawem w kolejnych epizodach. A póki co to tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.